Patrycja Bereznowska to nie tylko znakomita ultramaratonka, która szczyci się wspaniałymi wynikami sportowymi, również Patrycja, od pewnego czasu morsujesz. Powiedz, co daje ci morsowanie? Dla mnie morsowanie było przełamaniem jakiejś tam bariery, strachem przed naprawdę zimną wodą i generalnie przed zimnem, no i takim pokonaniem własnych swoich ograniczeń i sprawdzeniem swoich możliwości. Przez kilka lat przyglądałam się, kiedy z klubu Lechici Zielonka biegacze zachęcali, że naprawdę jest to świetny sposób na utrzymanie zdrowia i podniesienie odporności, i rzeczywiście 3 lata temu namówili mnie, po raz pierwszy weszłam do tej wody, okazało się, że nie taki straszny jest ten diabeł i od tej pory wszystkich namawiam i zachęcam. No i dlatego postanowiłam też zachęcić biegaczy z klubu Wieliszew Heron Team i okolic, żeby spróbowali, bo naprawdę jest to fajne. Patrycja, powiedz, czy morsowanie wspiera cię w bieganiu? Czy czujesz jakąś inną moc swojego organizmu? No tak, to jest coś, co, to co wspomniałam, daje odporność, ale też taką odporność psychiczną, że potem, kiedy na przykład 2 lata temu na biegu ultraśleć w lutym okazało się, że trzeba w środku zimy przebiec przez rzekę, to nie było dla mnie to takie straszne, to wyobrażenie, że dosłownie na 10 minut, na 10 sekund zanurzę nogi w lodowatej wodzie i pobiegnę dalej, więc myślę, że to pomaga. Czyli morsowanie powoduje, że w zdrowym ciele budzi się zdrowy duch. Ja gwoli ścisłości powiem, że Patrycja oprócz biegania i morsowania również kultywuje tajniki tai chi. Tak, wiele lat temu, myśląc o tym, żeby poprawić swoją postawę na jeźdźcu, bo zawodowo zajmuję się jazdą konną, wymyśliłam sobie tai chi, zakochałam się w tym kompletnie i od tamtego czasu rzeczywiście w mniejszym lub większym stopniu, ale cały czas praktykuję. W związku z tym bieganie, morsowanie oraz tai chi to być może jest klucz do zdrowia i do wielkich osiągnięć. Dziękujemy ci, Patrycja. To ja bardzo dziękuję. Monika Kosewska z ekipy Wybiegaj Siebie to pasjonatka biegania, no ale nie tylko. Moniko, od pewnego czasu morsujesz. Powiedz, od kiedy morsujesz i co daje ci ta aktywność? Morsuję od początku sezonu ubiegłego roku. Staram się robić to co najmniej raz w tygodniu. I to jest naprawdę coś niesamowitego, pasjonującego, emocjonującego. Tego się nie da opisać słowami, musicie tego spróbować. Naprawdę. Jest po prostu strasznie fajnie. Wchodzimy do wody i te setki milionów igieł na ciele, ta satysfakcja, te endorfiny pod sam sufit, to jest po prostu... Przeżycie, którego się nie da opisać. Musicie spróbować, zobaczyć, wejść, przekonać się, endorfiny pod sam sufit. Przychodzicie do domu, trzeba się trochę wytelepać, to prawda, ale godzinka przychodzi, później jest błogie uczucie odprężenia w mięśniach. To jest coś, czego każdy powinien spróbować. To jest coś dla każdego. Naprawdę nie bójcie się, ja też jestem zimno, ciepłolubna, nie lubię zimna, ale potem moja tolerancja zimna się zmniejszyła albo podniosła. No w każdym razie zimna już tak bardzo nie odczuwam. I to daje ogromną satysfakcję i poprawia wyniki sportowe, poprawia samopoczucie. No, to jest po prostu coś niesamowitego. To jest coś dla każdego, naprawdę. Nie bójcie się, morsujcie. W związku z tym dowiedzieliśmy się od Moniki, że morsowanie poprawia sprawność, są endorfiny, no jest dużo zdrowia. W związku z tym kolejny to jest przykład, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Dziękujemy. Dzięki. Pozdrawiamy wszystkich ciepłolubnych.